Hej, to mój dobry kumpel Jarek. Od dawna planował swoje wymarzone wakacje na Kostaryce i w końcu jedzie na lotnisko. Ale gdy podchodzi do stanowiska odprawy, okazuje się, że nie ma tam nikogo, kto mógłby pomóc spanikowanym pasażerom tłoczącym się w coraz dłuższej kolejce. Ups. Krąży plotka, że linia lotnicza zakończyła działalność. W tej chwili Jarosław zastanawia się tylko... Oj, gdzie jest toaleta? Zapyta również, dlaczego moja linia lotnicza tak po prostu przestała pracować. To zdarza się częściej niż myślisz, przyjacielu. Przewoźnik zwinie interes, jeśli po prostu uzna to za słuszne rozwiązanie lub gdy skończą mu się pieniądze. Kiedy jakiejś linii zaczyna brakować środków, najczęściej zostaje ona wykupiona przez inne, większe przedsiębiorstwo lotnicze. Te mniejsze są bardziej narażone na bankructwo, ponieważ zazwyczaj zarabiają tylko w sezonie turystycznym. Niestety z tych dochodów trudno utrzymać się przez cały rok, dlatego firmy się zamykają. Następnym razem rezerwuj u gigantów, Jarku. Ale co z moimi wakacjami? Biedny Jarosław. Ze względu na likwidację przedsiębiorstwa wszystkie loty danej linii zostaną anulowane. Nie tylko te bieżące, ale również późniejsze. Co gorsza, gdyby Jarek przebywał już na wakacjach, a nagle ogłoszono by zakończenie działalności, dalej musiałby radzić sobie ze wszystkim samodzielnie. A przecież byłby na dalekiej Kostaryce. W sumie nie brzmi aż tak źle. A wy gdzie chcielibyście się znaleźć w takiej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach. Większość przewoźników będzie starała się oddać wam pieniądze lub chociaż ich część. Możliwe również, że Jarkowi się poszczęści i jego lot zostanie przeniesiony. Wówczas zrealizuje go inna linia lotnicza. Ale nigdy nie ma takiej gwarancji. Tak czy inaczej, nie uniknie się kłopotów. Co stanie się z samolotami? No wiecie, tymi pięknie pomalowanymi maszynami w barwach zlikwidowanej linii lotniczej z jej nazwą na kadłubie? Wszystko zależy od tego, kto jest właścicielem samolotu. Jeśli to osoba prywatna, a przedsiębiorstwo tylko wynajmowało maszynę, wróci ona do posiadacza. Jeśli natomiast statek powietrzny należał do upadłej linii, najprawdopodobniej zostanie sprzedany lub wystawiony na aukcję. Zdziwilibyście się, jak często samoloty zmieniają właścicieli. Co się dzieje z załogą pokładową? Bywa różnie. Niewykluczone, że stewardessy, stewardzi i piloci będą mieli takiego samego pecha jak Jarosław, jeśli ich firma się zamknie. I pewnie wcale nie dowiedzą się o tym dużo wcześniej niż nasz bohater. Oznaczałoby to, że zasadniczo zostają zwolnieni. Chyba nawet ma to swoje zalety. Na pewno jest lepsze niż wyrzucenie z pracy. Przynajmniej mogą liczyć na jakąś odprawę. Co wydarzy się na lotnisku? Jeśli jedna z linii zawiesi działalność, pracownicy lotniska w miarę możliwości będą próbowali zapanować nad powstałym chaosem. Pomyślcie tylko, nagle trzeba radzić sobie z mnóstwem wściekłych ludzi. Właśnie tak, Jarosław też nie wygląda na zadowolonego, prawda? Ale w rzeczywistości lotnisko nie ma żadnego związku z ogłoszeniem upadłości przez przewoźnika. Oficjalnie nie jest zatem zobowiązane, by zapewnić Jarkowi hotel czy posiłki. Wszystko zależy od linii lotniczej. Trzymajmy więc kciuki za naszego pechowego kolegę. Cóż, Jarosławie, chyba nici z tej pięknej opalenizny, o której tak marzyłeś. Nie będzie żadnej Kostaryki, lotu, zabawy w promieniach słońca, ale służę radą pozostałym. Oto co powinniście robić. Przede wszystkim warto być na bieżąco. Śledźcie szczegóły waszej rezerwacji online. Na stronie, przez którą kupuje się bilety, publikowane są najnowsze informacje na temat wszelkich opóźnień i odwołanych lotów. Może nie napiszą wprost, że wasza linia lotnicza znajduje się na skraju bankructwa, ale im szybciej dowiecie się o anulowanej podróży, tym łatwiej przeorganizujecie swoje plany. Większość portali turystycznych oferuje również aplikacje do pobrania, dzięki którym w każdej chwili będziecie mogli sprawdzić status swojego lotu. Jarku, spróbuj zachować spokój. Okazuje się, że wciąż jest szansa na ocalenie twoich wakacji. Posłuchajcie, gdy tylko dowiecie się, że wasza linia lotnicza ogłosiła upadłość, zadzwońcie tam i po prostu zapytajcie, czy są w stanie załatwić wam inny lot. To najszybsza i najskuteczniejsza metoda, ponieważ obsługa lotniska będzie w tym czasie zajęta wyjaśnianiem całej sytuacji narzekającym pasażerom. Aplikacja, którą ściągnęliście, również może się wówczas przydać. Konsekwentnie pytajcie o prawo do noclegu w hotelu. Wiem, że wspomniałem o tej możliwości wcześniej, mówiąc, że to nic pewnego, ale nie zaszkodzi zapytać. W najgorszym wypadku powiedzą nie, a w najlepszym Jarosław będzie smacznie spał w hotelu, a sprawa z lotem zostanie w międzyczasie wyjaśniona lub spokojnie popracuje nad zmianą planów. A skoro o tym mowa... Masz jakiś plan B, Jarku? Nieważne, jaką linią lotniczą zamierzacie podróżować, zawsze dobrze jest mieć plan awaryjny. Możecie przykładowo zrobić dodatkową rezerwację u innego przewoźnika na wypadek upadłości firmy pierwszego wyboru lub w razie anulowanego lotu. Kolejny sposób to znalezienie innego środka transportu. Po prostu zawsze miejcie drugą opcję. Wycieczka samochodowa na Kostarykę. No dobra, raczej niekoniecznie. W każdym razie to szczególnie ważne, kiedy podróżujecie w grupie. Upewnijcie się, że wszyscy wasi towarzysze są jednomyślni i
dobrze poinformowani. Ej, Jarku, czy zapłaciłeś za rezerwację kartą kredytową? To również dotyczy planu B. Jeśli dokonujecie płatności za pomocą karty, prawdopodobnie będziecie mogli odzyskać chociaż część środków lub otrzymać jakieś zadośćuczynienie za wylatane mile. A wtedy użyjecie tych zasobów, żeby zrealizować swój plan awaryjny. Widzicie? Wszystko jest ze sobą powiązane. Pokrywanie kosztów lotu kartą kredytową pozwala przynajmniej się jakoś zabezpieczyć. Załatwiłeś sobie ubezpieczenie podróżne, kolego? Nie? Ups. Często wydaje się, że to strata czasu i pieniędzy, bo przecież dajcie spokój, jakie są szanse, że coś się stanie, prawda? Wielokrotnie jednak zdarza się, że ubezpieczenie ratuje waszą kieszeń. Nigdy nie wiadomo, kiedy akurat lot będzie odwołany. I dzieje się to nie tylko, kiedy linia lotnicza bankrutuje. Powody bywają również bardziej prozaiczne, jak chociażby anulowanie lotu przez złą pogodę. Ale jeśli kiedykolwiek będziecie w skórze Jarosława, zadzwońcie do waszego biura podróży i zapytajcie, czy wasza polisa uwzględnia takie losowe zdarzenia. Zdobądźcie uwagę linii lotniczej dzięki mediom społecznościowym. To obecnie tak popularne, że odbieranie i odpowiadanie na wiadomości na portalach społecznościowych przewoźnika należy do czyichś obowiązków. Napisz tam Jarosławie i powiedz, że masz kłopoty. Nigdy nie wiadomo, skąd nadejdzie pomoc. Może przynajmniej dowiecie się, co firma zamierza zrobić. No i pewnie otrzymacie odpowiedź szybciej niż przez telefon. Mniejsze linie lotnicze nie zawsze posiadają konta w tego typu serwisach, ale i tak warto to sprawdzić. Możecie negocjować. Jako podróżnicy macie swoje prawa. Zapoznajcie się z nimi. Cóż, na pewno czujecie się poszkodowani, kiedy wasza linia lotnicza kończy działalność, a wy musicie skontaktować się z nią, prosząc o zwrot pieniędzy lub lepszą cenę przy zmianie rezerwacji. Z tego co wiem, Jarosław też jest rozczarowany. I zamierza poinformować o tym niedoszłego przewoźnika. Mimo że przedsiębiorstwo zostało już zamknięte, jego pracownicy nadal powinni zrobić, co tylko mogą, żeby pomóc klientowi. Oczywiście będzie lepiej, jeśli wykażecie się wyrozumiałością. Zachowajcie wszystkie dokumenty podróżne. Dotyczy to również karty pokładowej i wszelkich rachunków. Kto wie, może firma lotnicza zdecyduje się oddać wam pieniądze nieco później. Dokumenty przydadzą się także, gdy będziecie starali się wyjaśnić swoją sytuację, prosząc ewentualnie o przydzielenie innego lotu. Całkiem prawdopodobne, że po złożeniu jakiegokolwiek wniosku o zwrot kosztów, wasz bank również zapyta o potwierdzenie dokonania rezerwacji. Nie wyrzucajcie więc papierów zbyt pochopnie. Czasem są potrzebne dłużej, niż mogłoby się wydawać. Zawsze bądźcie przygotowani na najgorsze. A co jeśli Jarek poleciał na Kostarykę, a linia lotnicza ogłosiła upadłość, zanim zdążył wrócić do domu? Między innymi dlatego warto pilnować wszelkich pokwitowań związanych z podróżą. Poza tym, zawsze miejcie za sobą też sporo gotówki, szczególnie gdy wybieracie się za granicę. Jeśli rzeczywiście zostaniecie na lodzie gdzieś daleko od domu, w sukurs przyjdą wam hostele, które są całkiem tanie. Może daleko im do pięciogwiazdkowego hotelu zarezerwowanego wcześniej przez Jarosława, ale cóż, to zawsze dach nad głową. A zatem przygotujcie się odpowiednio i pozostańcie w kontakcie ze swoim bankiem. A teraz, żeby chociaż trochę ukoić skołatane nerwy, posłuchajcie, jak podobna niefortunna historia doczekała się szczęśliwego zakończenia. Pewna mała brytyjska linia lotnicza zniknęła z rynku we wrześniu 2019 roku. Podróżni porozrzucani po całym świecie nagle byli zdani tylko na siebie. Aby umożliwić biednym urlopowiczom powrót do domu, brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował program wyrównawczy. Dzięki niemu 150 tysięcy osób bezpiecznie dotarło z powrotem do Wielkiej Brytanii. Cel udało się zrealizować w ciągu 2 tygodni, a przez ten czas odbyło się aż 1000 lotów. A więc, Jarku, gdybyś doleciał na Kostarkę, mógłbyś liczyć na dodatkowe 14 dni wakacji. Cóż, może następnym razem. Hej, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tutaj macie kolejne propozycje, które na pewno wam się spodobają. Wystarczy wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.